Witamy, jest z nami Remek Olszewski, dzisiejszy mistrz Polski na 60 metrów, czas 6,62 sekundy. No i nikt chyba nie spodziewał się, że odpalisz z taką formą, a przede wszystkim, że zrobisz no, taką super kompensację, przygotujesz na te mistrzostwa. Opowiedz nam o twoim cyklu przygotowań. Czy spodziewałeś się takiego wyniku i czy na pewno pojedziesz na Mistrzostwa Świata do Portlandu? Na pewno spodziewał się mój trener, bo tak szykowaliśmy tą formę. Te starty poprzednio na pewno były słabe, bieganie tam po 6,70 parę nie było zadowalające, stąd też tylko te dwa starty chyba w tym sezonie. A tą formę docelową szykowaliśmy na Portland, a w międzyczasie niestety pojawiły się problemy zdrowotne i tak musieliśmy wypuścić trochę przed tymi Mistrzostwami Polski. Ale myślę, że są jeszcze jakieś rezerwy i uda się jeszcze coś z tego urwać. Mam nadzieję, że w Portland, chociaż już tak powtarzam tutaj, że jestem lekko kontuzjowany i nie wiem, czy ten start w Portland dojdzie do skutku. Mógłbyś coś bliżej opowiedzieć o tej kontuzji? Znaczy mam problem z okolicą Achillesa. Generalnie każde bieganie w kolcach jakiś tam sprawia ból, jakiś tam płyn się pojawił w kaletce maziowej i coś tam, coś uciska, nie wiem dokładnie. Nie znam się na tym aż tak dokładnie, ale wiem, że boli i tam nie da się do końca w pełni rozwinąć treningowo i biegowo na zawodach. Najważniejszą imprezą wydaje się ta letnia, więc Igrzyska Olimpijskie. Kiedy planujesz rozpocząć cykl przygotowań do Rio? Ten cykl przygotowań będziemy dopasowywać. No do tego zależy, czy wystartuję w Portland i później będziemy planować co z tymi igrzyskami. Wiadomo, najważniejsza impreza letnia, ale ja mówię, ja lubię startować na hali i te wyniki na hali napędzają mnie do lepszego biegania w sezonie letnim, ale kiedy zaczniemy, to się okaże. Kiedy zdecydujemy po prostu, czy wystartować w Portland. Powiedz nam jeszcze na koniec odnośnie zdrowia, bo nas to interesuje. W przeszłości też miałeś problemy zdrowotne. One też dotyczyły Achillesa, czy były związane z czymś innym? Ja generalnie jestem trochę szklanym zawodnikiem. Kontuzje mnie nie omijają niestety. A kontuzje dotyczyły przede wszystkim mięśni dwugłowych. Mięśnie dwugłowe sprintera, myślę, że... Ale udało się jakoś tam ten problem wyeliminować. Niestety pojawił się inny problem, ale myślę, że uda się też z tym wygrać. Mhm. Dobrze, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, no i powodzenia w Portland lub w Rio de Janeiro. Dzięki.